I to było dość dramatyczne, bo wszyscy myśleli, że jestem na jakiejś super diecie w ogóle, albo nie wiem, ostro ćwiczę, a tymczasem w mojej głowie był totalny pożar. Przestańmy pytać kobiety o takie rzeczy, błagam. Naprawdę, to już minął ten czas, że tak wchodzimy w butach do czyjegoś życia. Myślę, że szanuję każdy wybór. Witam serdecznie w programie Gwiazdy bez maski. Dzisiaj wyjątkowy gość, artystka Lanberry. Witam cię serdecznie. Cześć. Za chwilę, bo 23 wychodzi twoja trzecia płyta, trzeci krążek. Powiedz mi, co gryzie panią L? Trochę prowokacyjnie zadałam to pytanie, no bo wiadomo, że prawdopodobnie każdy wywiad będzie się zaczynał od pytania, co gryzie panią L. Ale właśnie zachęcam wszystkich potencjalnych słuchaczy, moich słuchaczy i potencjalnych, żeby sięgnęli po ten krążek, bo z tego krążka, z tych piosenek, z tych muzycznych dzieci, tak jak ja te piosenki moje nazywam, wyłania się postać Lanberry, nowej Lanberry, innej Lanberry w porównaniu do tej Lanberry, którą dotychczas już słuchacze mogli poznać. Trochę się u mnie pozmieniało. Pozmieniało się w ciągu ostatnich 2 lat. Śmieję się, że trochę czuję się tak, jakby minęło 10 lat. Według takiego standardowego przeżywania, tak mi się wydaje, takiego uśrednionego. A to za sprawą takiego mojego bardzo szybkiego samorozwoju, że tak powiem, i świadomości tego siebie, relacji ze sobą, ale też z innymi osobami. Czy to będzie relacja zawodowa, czy romantyczna. Musiałam odrobić pewne lekcje, które były nieodrobione przez całe moje życie. Myślę, że każdy z nas dochodzi do takiego momentu, w którym musimy takie lekcje odrobić, bo dochodzimy do ściany. I zarówno nasze relacje ze sobą, jak i z innymi nie funkcjonują dobrze i widzimy, że coś się niedobrego dzieje. U mnie akurat taką główną przyczyną do tego, żeby naprawdę zagłębić się w to, co robię, jak żyję, była akurat bardzo niezdrowa i toksyczna relacja. No właśnie. Powiem szczerze, że przeczytałam, obejrzałam wiele twoich wywiadów i ty niewiele mówisz, prawie wcale na temat swojego życia prywatnego. Tak. Miałam okazję przesłuchać się twojej płyty przed premierą i muszę powiedzieć, że bardzo się tam otworzyłaś. Tak, to jest bardzo osobista, intymna płyta, ale też w warstwie takiej, bo chciałam każdą warstwę, żeby była naprawdę w 100% moja. Dlatego też buklet do płyty również wyklejałam z taką artystką, która się specjalizuje w kolażach, które są moją absolutną zajawką, z Pauliną Walas. Wykleiłyśmy książeczkę w środku, która też ma bardzo wielkie znaczenie dla mnie. Rzeczywiście otwieram się na tej płycie. To jest takie moje świadectwo. Moje świadectwo moich przeżyć, tego, co się ze mną działo w ciągu tych 2 ostatnich lat. Trochę może rachunek sumienia, trochę moje obserwacje, ale nie tylko samej siebie, bo trochę zmieniłam optykę, jeśli chodzi o teksty i o w ogóle o spojrzenie na muzykę, co się stało za sprawą też wielu fajnych spotkań muzycznych. Miałam naprawdę wielkie szczęście, za co jestem wdzięczna i zaszczyt pracować z naprawdę świetnymi osobami przy tej płycie, chociażby z Bartkiem Dziedzicem, z tak zwaną taką żelazną gwardią polskiej sceny, bardziej alternatywnej, nawet rockowej, bo to jest Maciek Wasio, Olaf Deriglasow, Paweł Krawczyk, Radek Owczarz. Także no ogólnie to było naprawdę takie doświadczenie, które no, powiedziałabym, było przełomowe w moim życiu, te spotkania muzyczne. Są też tam moje obserwacje na temat polskiego i nie tylko, ogólnie show biznesu, na temat kondycji naszej jako społeczeństwa, jako wspólnoty. Tam jest też zawarta na tej płycie taka moja tęsknota za czułością, za bliskością, za tym światem analogowym bardziej. Ale też rozliczenie, jakby odcięcie grubą kreską przeszłości, i mówię tutaj o twoim
zakończonym jakiś czas temu związku, prawda? Tak, tak, tak. O tym też mówiłam w kontekście moich trzech singli promujących. Mhm. Znaczy, no wyraźnie to słychać w piosence Tracę, prawda? Która już miała premierę kilka miesięcy temu. Tak, 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 tak. Zaczęłam od piosenki Ze, w której chciałam bardzo wykrzyczeć wyraźnie swoją złość i też pokazałam swoją kobiecość z bardziej drapieżnej, dzikiej wręcz strony, a teledysk jest bardzo teatralny, potem było Tracę, bardzo minimalistyczne, czarno-biały teledysk. Ja praktycznie, może nie bez ubrań, ale bardzo, w bardzo minimalistycznym outficie, trochę się odarłam, obnażyłam z tych dodatków, ozdobników, kolorów. I mimo tego, że tytuł brzmi Tracę, to jednak moim wnioskiem jest, mój wniosek jest jeden. Okej, straciłam coś, straciłam czas, energię, straciłam trochę siebie, bo gdzieś tam się pogubiłam i też miałam parę przykrych, bardzo przykrych przygód. Nawet też z moją relacją z jedzeniem. Naprawdę to było bardzo traumatyczne doświadczenie, z którego się wygrzebałam. Chcesz mi powiedzieć, że miałaś na przykład bulimię, anoreksję? Nie, nie, to nie było do tego stopnia. Po prostu to była bardzo skomplikowana relacja z jedzeniem. U mnie stres łączy się z niejedzeniem. Mhm. I to było tak, że wiesz, że kiedy przechodziłam przez ten największy stres, który mi się przydarzył, no po prostu chudłam, bo nic nie jadłam. Albo jadłam bardzo mało i to było... To było dość dramatyczne, bo wszyscy myśleli, że jestem na jakiejś super diecie w ogóle, albo nie wiem, ostro ćwiczę, a tymczasem w mojej głowie był totalny pożar i jakieś wojny na maksa. Więc pamiętajmy, że jeśli widzimy, że ktoś, nie wiem, raptownie zrzucił parę kilogramów, to bądźmy delikatni, bądźmy tacy świadomi, że to może niecelowo ktoś zrzuca wagę. Bądź po prostu czuli dla siebie. Ale ty, z tego co słyszałam, szukałaś pomocy u specjalistów po tym rozstaniu, tak? Chociaż na psychoterapię. Tak, tak. Znaczy, wiesz, to rozstanie tak naprawdę było takim tylko impulsem. Też nie chcę, bo oczywiście przy okazji tych trzech singli ja się skupiałam na tym, bo to też jest bardzo ważny temat w kontekście po prostu relacji międzyludzkich. Ja też dochodziły do mnie głosy różnych dziewczyn z branży, nie z branży. Myślałam, że są naprawdę silne, wiesz, dziewczyny, a tu się okazywało, że tkwią w jakichś totalnie porąbanych, toksycznych związkach i relacjach, w których zgubiły siebie i zgubiły swoją wartość, poświęcały się w imię naprawdę bardzo, bardzo dziwnych sytuacji. I to też ich wyniszczało. Widziałam tą pustkę w ich oczach, że naprawdę się źle dzieje. Tak samo zresztą było ze mną. I takie wnioski, które wyciągnęłam na podstawie swoich doświadczeń, ale też tych opowieści dziewczyn, z którymi rozmawiałam, to jest taki ostateczny wniosek, że relacja powinna być oparta na zasadzie win-win, że każda ze stron wygrywa, że nikt nie musi się poświęcać, podkładać pod tą drugą osobę, że pilnujemy swoich granic, że nie poświęcamy siebie na rzecz kogoś innego. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy byli piękną całością, która może iść przez życie z drugą całością. To może trochę wyświechtany frazes, ale zadbajmy o relacje najpierw ze sobą, a potem naprawdę do naszego życia przychodzą wspaniałe osoby, które są odpowiedzią na naszą zmianę i na to, że mamy naprawdę poukładaną relację ze sobą. Oczywiście to nie jest łatwa sprawa, bo to jest praca dzień w dzień. No właśnie, ale warto. Długo nad tym pracowałaś z psychoterapeutą? Cały czas pracuję, bo to jest praca, to jest droga. Ja sobie płynę, zarówno jeśli chodzi o te moje muzyczne rzeczy, jak i o te prywatne, osobiste, ale jestem bardzo szczęśliwa. Mogę to powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa. Na tej płycie nawet są też takie kawałki. Są piosenki, tak, które są... Niektóre, gdzie wylewasz z siebie gniew, żal, czuć ten ból, ale są też takie, na pewno jedna, gdzie śpiewasz o takiej fajnej relacji, tak, ciepłej. Podejrzewam, że zastanawiałam się na początku, czy to jest nowa relacja, czy to jest początek tej poprzedniej, która się skończyła. Takie wspomnienia.
Nie, to jest na pewno bardzo świeża sprawa i to jest relacja zarówno bardzo szczęśliwa, przede wszystkim szczęśliwa ze sobą, ale też oczywiście relacja nowa, bardzo szczęśliwa. I to jest też wynik pewnego procesu. I tak jak powiedziałam, zadbajmy o siebie, zadbajmy o najpierw o to, co jest w nas, może nieprzepracowane, może jeszcze takie poblokowane, a potem zobaczymy, że pojawią się w naszym życiu osoby, które naprawdę będą, tak jak powiedziałam, będą odpowiedzią na to, co się w nas tam procesuje. Ty jesteś zakochana. Cieszę się. W takim razie terapia pomogła. To, co złe za tobą i to, co nowe i wyjątkowe na pewno przed tobą. Na pewno to jest taki piękny czas wielu wyzwań. Ale też dla mnie wyjątkowy czas ze względu na to, że to jest moje muzyczne dziecko, nad którym pracowałam i teraz mogę pokazać słuchaczom to, nad czym naprawdę przez wiele miesięcy dłubałam, sobie tam tkałam to wszystko ze wspaniałymi ludźmi. Ta płyta jest dobra, bo jest autentyczna. Tak jak ci powiedziałam, zanim tutaj usiadłyśmy, że jest jeden kawałek, przy którym się naprawdę autentycznie wzruszyłam i ona dociera. Dociera do słuchacza. Bardzo. Myślę, że wiele kobiet będzie się z tobą mogło jakby połączyć w tym cierpieniu, w szczęściu. W zmianach, których nie należy się absolutnie bać i przyjmować je naprawdę z wielkim spokojem i z wdzięcznością. Tego na pewno usłyszymy na tym albumie. Ale też jest taka, tak jak powiedziałam, tęsknota. Tęsknota za takimi analogowymi czasami troszeczkę. I to nie jest tylko kwestia na przykład naszego pokolenia milenialsów, ale też zauważam, że młodszego, czyli tej generacji tak zwanej Z, która jest po nas, urodzona po 2000 roku, oni też pragną tej analogowości, tego takiego właśnie czucia, tak jak powiedziałam, bo jesteśmy tak potwornie zanurzeni w tym wirtualnym świecie z krzykliwymi nagłówkami, z tymi clickbaitowymi nagłówkami, z fake newsami. My po prostu potrzebujemy prawdy i tęsknimy za nią. Czuję to i widzę. Powiem ci tak. Jakby absolutnie nie chcę cię tu urazić, bo to nie o to chodzi. Jesteś jakby matką kariery Roxany Węgiel i Vicky Gabor. No bo dzięki tym piosenkom, które dla nich zrobiłaś, dziewczyny wygrały Eurowizję. Teamwork. W sensie... No tak, tylko ja, ale Patryk ty do tego... Ty, tak, ty do nich, do tego teamu należysz zdecydowanie. O dziewczynach się mówi głośno właśnie w mediach społecznościowych. O tobie jest no nieco ciszej. I właśnie, czym to jest spowodowane? Czy to jest właśnie to, co mówisz, że ty za bardzo ten show biznes nie jest ci z nim po drodze? Czy to jest specjalny zabieg, że ty chcesz, żeby ludzie się skupiali tylko i wyłącznie na twojej muzyce? Czy zastanawiałaś się nad tym? Ja się absolutnie, wiesz, nie obrażam na ten show biznes. Jestem absolutnie jego częścią, tylko że częścią trochę mam wrażenie, że też na swoich warunkach. Ja bardzo nie lubię szuflad i nie chcę, żeby ktoś mnie wsadził do jakiejś konkretnej szuflady. Chcę pokazać słuchaczom, widzom, że można naprawdę czerpać z różnych rzeczy. Ja jestem bardzo eklektyczna, bardzo złożona. Trochę jest mnie, wiesz, w tej szufladzie, potem w tej szufladzie, także to jest bardzo różnorodne. Ja nie jestem też za bardzo ściankowa. Oczywiście wiem, że to jest też element tej całej gry. Natomiast na pewno głównym fokusem dla mnie jest moja muzyka, bo to jest mój środek wyrazu. Ale przy okazji tej płyty na pewno będzie mnie trochę więcej. W sensie ja się też otwieram. No, widać warto. Tak. Wracając do dziewczyn. Tak. Ja się zastanawiałam, jak to jest. Artysta taki jak ty na przykład, no jakby na pierwszym miejscu stawiasz siebie, swoją tak. karierę, muzykę i chcesz, żeby twoje hity były jak najlepsze. W momencie, w którym tworzysz dla innych artystów, no na przykład Ramię w Ramię jest po prostu totalnym hitem, ma totalność. I powiedz mi, czy jak patrzysz na to, że te piosenki są takim hitem i po prostu ludzie je kochają, czy nie masz momentu, że kurde, dlaczego ja tą piosenkę nie zrobiłam dla siebie, tylko dla kogoś innego? Nie, w przypadku tych tytułów i dziewczyn, które wymieniłaś, absolutnie nie mam takich uczuć. Ale nie będę tutaj ściemniać, że nie mam w sobie czegoś takiego, że miałam kiedyś taką sytuację, że napisałam, mogę już powiedzieć dla kogo, bo bardzo często o tym wspominam w wywiadach. Napisałam piosenkę razem właśnie z chłopakami, z Patrykiem i z Dominikiem, dla Zuzy Jabłońskiej
i będzie teraz na jej kolejnym albumie, który się, nie pierwszym, przepraszam, debiutanckim albumie, który się ukaże chyba 16 października. Piosenkę, którą nie przemyślałam, że mogę zatrzymać dla siebie. Mhm. I potem miałam taki ups, mogłam przemyśleć. Ale ogólnie nie mam w sobie czegoś takiego. Raczej widzę w tym naprawdę wielki sens, dlatego że to nie jest, tak jak powiedziałam, to nie jest mój priorytet. Ja, kiedy mam ten czas, kiedy mam energię, kiedy mam przestrzeń, to siadam z chłopakami i piszę dla osób, które naprawdę są świetnymi artystami. A kiedy ci się najlepiej pisze? Właśnie wtedy, kiedy są te doły, czy szczęście? Ja nie chciałabym uzależniać całego procesu twórczego od, wiesz, od moich stanów emocjonalnych. Na pewno to muszą być jakieś moje konkretne przeżycia, moje jakieś zapiski, moje autentyczne obserwacje, ale też nie chciałabym uzależniać moich, wiesz, dołów albo moich euforycznych stanów od tego, czy mogę pisać, czy nie. Chcę przekazać to, co oczywiście przeżyłam, ale nie chcę liczyć na to, że no dobra, to teraz muszę mieć dramat w swoim życiu, bo inaczej niczego nie napiszę. Nie? To tak nie może funkcjonować, bo człowiek by się zamęczył. Ja jestem typem obserwatora i ja sobie naprawdę bardzo wnikliwie czasami obserwuję relacje, w które się wikłają ludzie, w które sama się uwikłałam. Więc to będzie prawda, ale nieuzależniona od tego, jak się w danym momencie czuję. Chciałam porozmawiać na temat twojej współpracy z zespołem. Podobno jesteś bardzo kapryśna. Kapryśna? Tak powiedział Patryk Kumor. Kumor, przepraszam. A, chodzi ci o zespół, nasze trio. Tak, twórczy. Tak. Podobno trzeba ci poprawiać humor batonikami. Oj, Patryk trochę przykoloryzował, naprawdę, przykoloryzował. To prawda, że mamy wycieczki do lokalnego sklepu po zapas cukru, ale nie, ja raczej jestem taka, że bardzo jestem skoncentrowana na pracy, ale rzeczywiście czasami musimy mieć strzał cukru, żeby mieć energię do pracy, bo czasami siedzimy po prostu cały dzień, przez kilka dni. Chłopaki w ogóle są tytanami pracy, bo oczywiście naprawdę masowo siedzą i tworzą piosenki dla innych artystów, dla siebie też. Więc tak, ale nie, czy ja wiem. Nie, staram się naprawdę nie stwarzać takich problemów. Ja muszę się dobrze czuć w studiu. Muszę mieć chemię z ludźmi, z którymi pracuję. Wy tam podobno macie tak, że odpoczywacie od siebie, prawda? Że kilka tygodni, tak, czy tam miesięcy się nie widzicie, potem siadacie i tak, w jeden dzień potraficie zrobić super numer. Na pewno odpoczynek jest wskazany, no bo też musimy naładować się inną energią, musimy trochę mieć dystansu do siebie, do swoich pomysłów, a potem przychodzimy z taką świeżą dawką i jest taki fajny strzał, to na pewno i to zawsze jest przyjemność, przede wszystkim to musi być przyjemność, te piosenki muszą powstawać. Znaczy ja w ogóle mam taką dewizę, że nie traćmy tego dziecka wewnętrznego, które mamy w sobie. Oczywiście to dziecko nie może dominować nam w naszym życiu, no bo wiadomo, że byłoby trochę słabo. Ale trzymajmy to dziecko za rękę i dzieci mają to do siebie, że potrafią się zachwycać światem bez osądzania, bez jakichś, wiesz, założeń. Po prostu zachwycajmy się, bądźmy wdzięczni. Właśnie z taką dziecięcą. Ja śpiewam w jednym numerze, w numerze Mirabelki z mojej płyty, że wróćmy tam, gdzie w głowie Mirabelek smak, będziemy znów pięknie naiwni. Tu nie chodzi o głupotę, tu chodzi właśnie o ten zachwyt, o ten dziecięcy zachwyt nad światem, nad ludźmi. Gdzie się widzisz za 10 lat? Masz ten plan B? Nie polecam. Nie polecam planów B. Ja przez te 2 lata bardzo intensywnie nauczyłam się żyć teraz. Tutaj sobie siedzę z tobą, jest mi zarąbiście. Nie patrzę w tył. Cała przyjemność pomysłu. Nie patrzę w przód. Skupiam się na tym, co się dzieje tutaj i teraz. Nie mam, wiesz, wygórowanych. Ale chyba masz marzenia, rodzina, marzenia. Dzieci. Nie. To nie jest w jakimś moim... Też przestańmy pytać kobiety o takie rzeczy. Błagam. Naprawdę, to już... Już minął ten czas, że tak wchodzimy w butach do czyjegoś życia. Myślę, że szanuję każdy wybór
kobiety, mężczyzny, który sobie podejmuje w życiu. Czy chce mieć piękną rodzinę, czy chce nie mieć rodziny, czy chce mieć, nie wiem, zwierzęta, czy chce być sam. Bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy nie patrzyli na ludzi, którzy są singlami, którzy po prostu jest im dobrze samym ze sobą. Świetnie. Szanujmy każdą po postawę. Marzenia mam. Dom w lesie. Dom w lesie. Tak. No właśnie, bo ja słyszałam, że ty po prostu jak masz każdą wolną chwilę, tak, to po prostu uciekasz z Warszawy. Tak, uciekam pod Warszawę. Mam takie swoje cudowne miejsce. Naprawdę bardzo blisko natury, bo ja kocham las, kocham rzeki, jeziora, morze. To jest po prostu mój... Góry trochę mniej, góry jeszcze tak średnio, ale myślę, że mi się odmieni. Każdy kontakt z naturą wprowadza mnie w taki super zbalansowany stan. Jestem taka spokojna, jestem zrównoważona, taka wiesz, bo jak jesteśmy tutaj w tym mieście zagonieni, spięci, po prostu ciągle w jakimś biegu i jesteśmy w chaosie, czasami wiem, potrzebujemy... Czym, no, dokładnie. Też uciekam. No właśnie. To jest taki reset dla reset, roku. Tak, to jest super słowo. Reset i poprzebywanie trochę też w ciszy, bo ta cisza jest cenna, zwłaszcza właśnie w naszym świetnym świecie, bo czasami, wiesz, trochę narzekamy na tą naszą kondycję społeczeństwa i w ogóle jako wspólnoty, gdzie doszliśmy jako wspólnota, ale wydaje mi się, że pośród tych krzyczących, krzykliwych, strasznych rzeczy jest też parę fajnych wartości, jakości. I właśnie czasami trzeba się zresetować na łonie natury. I kocham to. Także moim marzeniem jest ten dom w lesie. To moja droga, ja ci w takim razie życzę tego wymarzonego domu w lesie. No i drodzy państwo, zachęcam, 23 ta super płyta wchodzi do sprzedaży. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Cieszę się, że była tak szczera z twojej strony jak twoja płyta. A z państwem widzę się już za tydzień. Pozdrawiam, do zobaczenia.